wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. These are dogs and horses, and these are ladies. They are walking. No, walking. Walking. Working. They are walking. Walking. Please repeat once again. Walking. Walking. Yes. Szpulnika sobie znalazł. Niech go wątroba. These are ladies. Bliż do jaśni pana. Panie, ważna wiadomość. Za kilka dni Łęckim licytują kamienice, a jedynym kupcem będzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjaciółka. Wiem na pewno, że zapłaci ona za dom tylko 60 tysięcy. Tym sposobem reszta posagu panny Izabeli w kwocie 30 tysięcy rubli przepadnie. Domyślam się, że nie postąpi pan teraz jak z wekslami Łęckiego. I niech pan pamięta, kobiety lubią, żeby czasem przydeptać je nogą. Adres domu załączam. Teraz, proszę mamy, pójdziemy do ogrodu? Nie, teraz pójdziemy do sklepu, a do ogrodu pójdziemy po obiedzie. O! Znowu zażyła kusiny! Już z niej wyłazi soliter! Marysiu! Marysiu, chodź tu do nas! Marysiu! Marysiu, wracaj mi zaraz do domu! Marysiu! Aaaa! Ach, to pani dobrodziejka, bardzo przepraszam! Nikczemnicy! Bandyci! Czekajcie, niech ja tylko kupię ten dom, zobaczycie! Tak, oczywiście, oczywiście, tak, oczywiście! Dzień dobry, panie Szlangbaum. To pan dobrodziej. Co to? Pan też już potrzebujesz pieniędzy? Nie. A co, co słychać, panie Szlangbaum? Źle. Na Żydów rozpoczyna się prześladowanie. No. A któż was prześladuje? Pan chcesz dowody? Ja mam dowód. W tym kurieru.
Ja posłałem do nich onegdaj szaradę. A pan zgadujesz szarady? To ja posłałem taką. Pierwsze drugie to zwierz kopytkowy. Pierwsze trzecie ozdabia damskie głowy. A wszystkie razem na wojnie strasznie goni i niech nas pan Bóg od tego zabroni. No? Pan wiesz, co to jest? Pierwsze drugie to jest koza. Pierwsze trzecie to jest koki. A wszystkie razem kozaki. No? A pan wiesz, co oni mi odpisali? Proszę. O, jest. Odpowiedzi od redakcji. Panu Motylkowi. Frak nosisz... Oj, nie, przepraszam, to nie to. Jest. Panu S. Szlangbaumowi. Pańska szarada polityczna jest niegramatyczna. No, gdzie tu jest polityka? No, przecież, żebym ja napisał szaradę o Dizraeli albo o Bismarck, to byłaby polityka. Ale kozaki to nie polityka, tylko wojskowość. Mam do pana prośbę, panie Szlangbaum. Pańskie prośby znaczy dla mnie tyle, co rozkaz, panie Wokulski. Chcę kupić dom Łęckiego. No, ja go znam. Pójdzie za jakieś 60 parę tysięcy. A chcę, żeby poszedł za 90 tysięcy i potrzebuję kogoś, kto by licytował do tej sumy. Jak to? Pan chcesz zapłacić 30 tysięcy drożej? Tak. Ja bardzo przepraszam, ale nie rozumiem. Bo żeby panu sprzedawać, to pan miałby interes podbijać cenę. Ale jak pan kupuje? Mam interes zapłacić drożej. Panie Wokulski, żebym ja pana nie znał, to ja bym pomyślał, że pan robi zły interes. Ale że ja pana znam, to ja sobie myślę, że pan robisz dziwny interes. Panie Wokulski, pan nie zrób takie głupstwo. Ja pana proszę. Stary Szlangbaum pana prosi. Wierz mi pan, dobrze na to wyjdę. Ojej, a ja jestem stary głupi, że ja od razu nie pomiarkowałem. Pan dajesz zarobić panu Lęckiemu 30 tysięcy rubli, a on panu ułatwi interes na 100 kilkadziesiąt. Git. To ja panu dam takiego licytanta za 15 rubli, że on panu podbije cenę. To bardzo porządny pan. Katolik. Tylko jemu nie można dawać wadium do ręki. Ja jeszcze panu dam jedne dystyngowane damy i parę żydki po 5 rubli. To oni panu zrobią takie licytacje, że ten dom może pójść za 150 tysięcy rubli i nikt nie zmiarkuje, jaki jest interes. Jeden warunek. Pan kupi ten dom na swoje nazwisko. Mogę kupić? Czemu nie? No, w każdym razie sprawa zostaje między nami. Panie Wokulski, pan nie potrzebował tego powiedzieć. Pański sekret to jest mój sekret. Pan się ujął za mój Henryczek. Pan go wziął do swojego sklepu. Pan nie prześladuje Żydów. No, na mnie już czas. Mam dziś ważną wizytę. Tutaj kopertę, przyniesiesz mi to po kawie i powiesz, że to bardzo pilne, inaczej nic z mojej drzwi. Ja teraz otwieram, otwieraj. A, Wit,
Witam, witam. Siadajże, panie Stanisławie. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę cię. Cóż tam nowego? Czytam właśnie Supińskiego. Tęga głowa. No tak, narody, które nie umieją pracować i oszczędzać, muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Tylko praca i oszczędność, oszczędność i praca. A mimo to nasi wspólnicy zaczynają grymasić. Niech robią jak im wygodniej. Ja na nich nie zyskam ani jednego rubla. Ale ja nie opuszczę cię, panie Stanisławie. Właśnie w tych dniach sprzedaję, dopuszczam do sprzedaży mojego domu. No, miałem z nim duży kłopot, także nie dziw się, że w końcu mnie to znudziło. Naturalnie. No, mam nadzieję, że zostanie mi z niego jakieś 50, może 40 tysięcy rubli. Ile pan ma nadzieję wziąć za ten dom? 100 do 110 tysięcy rubli. Cokolwiek dostanę, tobie oddam, panie Stanisławie. I właśnie miałem cię zapytać, czy przyjmiesz. Ależ naturalnie. I jaki mi dasz procent? Gwarantuję 20. A jeżeli interesa pójdą lepiej, to i wyższe. Dobrze, kochany panie Stanisławie. Bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Panie, proszę. Ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim potrafi zadowolić pana. W jego imieniu proszę więc o pobłażliwość. Pan musi mieć bardzo dużo zajęcia przy takim magazynie. Nie, nie tak wiele. Mam doskonałego plenipotenta, zarazem przyjaciela. Prowadzi interesa lepiej, niż bym ja to potrafił. O, szczęśliwy jesteś, panie Stanisławie. Nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu na wystawie. Zazdroszczę panu. Od 2 miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa... Moja droga, nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego. Dlatego radzę ci go jak najczęściej zapraszać na obiad, robić smaczne, żeby miał dobry humor. Zaręczam panu, że ile razy będzie pan na nas łaskaw, sama zajrzę do kuchni. Ale czy dobre chęci wystarczą? Z wdzięcznością przyjmuję obietnicę. Nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa, ponieważ zależą tylko od ich woli. A ja byłbym rad, gdyby nasze terminy zbiegły się. Służyłbym wówczas jak najdalszą pomocą. No więc jedźmy razem. Merci. Suknie. 15 łokci surowego jedwabiu po rublu, 15 rubli. Koronki z 10 rubli, a robota z 15. Razem 40 rubli suknia. Ze 150 rubli kamea. A i 10 groszy róża. Musi papa mnie kiedy nauczyć, jak się jada rybę nożem. Moja droga, nie jadanie ryb nożem to naprawdę przesąd. Wszak mam rację, panie Wokulski? Przesąd? Nie powiem. Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowany, do warunków, gdzie nim nie jest. Anglicy uważają to prawie za obrazę. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem. Nasze zaś ryby ościste. Może jadaliby innym sposobem. O! Anglicy nigdy nie łamią form.
Tak, nie łamią w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych. Sam widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? Nie. Nie chcę tylko być jej niewolnikiem. Czeka na odpowiedź, jaśnie panie. To od hrabiny. Pozwolicie państwo? Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, to przyjdziemy do salonu na kawę, a ojciec tymczasem odpisze. Nie obrazi się pan? Proszę. Gamoni miałeś dać dopiero po kawie. Pokręciło mi się, jaśnie panie. Pan zdaje się miał nieporozumienie z panem Krzeszowskim. Dziękuję. Są przysługi, o których nieprędko się zapomina. I doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co zrównoważyłoby pańską uprzejmość. A więc... Proszę o jedno. Ażebym mógł służyć pani zawsze i we wszystkim. Panie, ależ to podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągnięcia nowych. Czy to właściwe? No, a czy nie przyjmuje pani usług od posłańców publicznych? Tak, ale im płaci się za to. No i ta jest między nami różnica, że im płacić potrzeba, a mnie nie wypada. Nawet nie można. Boże miłościwy, jeżeli furmani i lokaje mogą nosić barwy pani, dlaczego ja nie miałbym zasługiwać na ten zaszczyt? Ach, o tym pan mówi. Dawać mojej szarfy nie potrzebuje. Pan sam wziął ją gwałtem, a odbierać za późno, za późno. Że też ja u pana dobrodzieja nigdy nie spostrzegłem śladu kobiety. Przychodzę tu przecież w różnych godzinach, a oko mam, panie, na tę sprawę. A mimo to nigdy ani rąbka spódniczki, ani pantofelka, ani wstążeczki. Przecież raz zdarzyło mi się u jednego kanonika widzieć gorset. Prawda, że go znalazł na ulicy i chciał bezimiennie odesłać do redakcji. Główka wyżej, s'il vous plaît. Merci. Powiadam panu, u oficerów, a szczególniej u huzarów. Czyste zatrzęsienie. U jednego to nawet widziałem raz aż 4 młode damy. A wszystkie zadowolone, uśmiechnięte. Mówię panu, daję słowo, od tej pory kłania mu się na ulicy, choć mnie opuścił i jest mi winien 5 rubli. Ale jak ja za krzesło na koncert Rubinsteina zapłaciłem 6 rubli, to przecież nie będę żałował 5 rubelków dla takiego wirtuoza. Czy włoski trochę przyczernimy, że si poskeli? Dziękuję bardzo. Ach, domyślałem się. W szanownym panu nie ma śladu pretensji. A to źle. Źle. Znam kilka baletniczek, które by chętnie zawarły z panem stosuneczki, a przysięgam panu warto, bo to i wymagania nieprzesadzone, szczególnie u tych młodszych. Kobieta prożerana, czym starsza, tym
droższa. Dlatego zapewne nikt nie ciągnie na 60-latki. A początkującej, proszę pana, da pan 3000 rubelków na rok, parę prezencików i będzie panu wierna. Ach, te kobietki, kobietki. Dostałem przez nie ishiasu. Ale przecież nie mogę się gniewać, prawda? Jedna pani dojaśni pana, chcę, żeby pan... Dziś o pierwszej w łazienkach. Te kobietki. Co za spotkanie? O tej porze w łazienkach? Bywam. Bywam tu, ilekroć się przepracuję, to jest często. O, już cenię siły, panie Wokulski. A propos, wyobraź sobie, że za moją kamienicę baronowa Krzeszowska chce już dać 70 tysięcy. A wezmij 100, a może i 110, błogosławione licytacje. Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług, pani. Panie, proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Widzi pan, jak nauczyłam się przymawiać o jałmużnę? Panie hrabina raczy przyjąć dwie sztuki. Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O, ciociu, tego już za wiele. Jeżeli pan nie chce stracić majątku... Radzę, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech odpoczywają. Nie uważa, że ten Wokulski jest jakby zainteresowany Belą? Nie sądzę. Nawet bardzo. Dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta. Pan nie był na Rosji? Nie. Rosjego pan nie widział? Nie, nie byłem, ale będę. Myśmy z ciocią były już na 2 przedstawieniach. Będę na każdym. O, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Ale niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. No, czy podobna jest przecież cudzoziemcem? O, jest pan złośliwy. To prawda, wstydzę się za nasze miasto. Oklaski skąpe, a o wieńcach nawet nie ma mowy. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może ich mieć raczej za wiele, aniżeli za mało. Jest pan pewny? Gwarantuję, że tak będzie. Panie Rzycki, bądź pan tak dobry, zrobić ze mną dzienny rachunek. Po 8, panie Lisiecki, po 8, teraz nie mam czasu. A po 8 ja nie będę miał czasu. Jak? Jak to? Co to? Także o 7:30 muszę być w naszym starym teatrze. I ja, panie Rzycki, chciałem pana pożegnać. Pan już wychodzi ze sklepu, panie Zięba? O 3 kwadranse na 7? No idę z wieńcami dla Rosjego. Zaczekajcie. Daj pokój. Tak. Cóż to za głupstwa? Mój drogi, Rosji gra dziś Macbetha. Siedź z łaski swojej w pierwszym rzędzie krzeseł. Masz tu bilet?
i po 3 marcu podejmę ten album. No, Stasiu, ten album kosztuje 50 rubli, a ja... No, przebierz się, staruszko. Jak mi tłumaczyć fakt, że ostatnio nabrał nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych? To żeby jeszcze chociaż polskich, ale włoskich. On, który nie rozumie po włosku ani wyrazu. Jeszcze na dodatek wciąga w to swoich pracowników. Mój Boże, ostatni raz byłem w teatrze na występach Dobrskiego w Halce. Było to zaraz, mniej więcej przed 16 lat. Non vidi mai giorno più bello, né più lugubre di questo. Daleko si jeszcze forest, ale któż są te tam postacie wywiędłe i szpetne? Są jednak. Żywież wy jesteście? Zdolne na ludzką mowę odpowiedzieć? Parlate! Se potete, chi siete? Cześć ci, Macbecie! Cześć ci, tanie Glamis! Cześć ci, Macbecie! Cześć ci, tanie Kawdor! Cześć ci, Macbecie! Przyszły królu, cześć ci! Oscure Sibille, parlate più chiaro. Per la morte di Sinel, sono barone di Glamis. Lo so. Ma come mai, barone di Kavdor? Il barone di Kavdor vive! E quanto ad essere re, è cosa che ancor meno può rientrare nella sfera del probabile che di essere barone di Kavdor. Ditemi, chi vi ha dato questa strana notizia? Gdzież one prysły? Nell'aria. Ciò che sembrava materia si dileguò come il respiro nel vento. Powiedz mi, czy rzeczywiście było to coś takiego, o czym mówim? Vostri figli saranno re! A ty sam królem! E barone di Kavdor! Non è quello che dissero? Tak, co do joty. Diabła. Czyżby Wokulski dyrygował klakierami? Questa suggestione soprannaturale non può essere cattiva, né può essere buona. Se è cattiva, perché mi ha dato un pegno di trionfo offrendomi al principio una verità? Yeah!
Brawo. Poczciwy Stach. On wie, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. Kto wie, czy nie po to wymyślił tę komedię z prezentem dla Rossiego. No? I dobrze się stało. Pysznie gra ten facet. Muszę go zobaczyć drugi raz. Wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę. No. Ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Właściwie to koniecznie, ale to koniecznie powinienem zaprezentować się im. Dlaczego ja miałbym się im prezentować? Niech oni mnie się zaprezentują jako starszemu wiekiem, tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty, która przecież porządnie biła Niemców. Und er hat dasselbe von dem Freiburg. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co to jest? Siedem. Siedem kufli piwa. Czy ja naprawdę... Po co ten Stach mnie wysłał do teatru? Podły stróż! Ja muszę wstać o szósty, a on do pół do drugiej trzymał na ulicy! Milcz! Ty podła świnio! I mi zdrowie Mickiewicza. On nam piękny chwil użycza jego rana. To ja, panie Rzecki. No, a co z polityki? W Moskwie nic nie mówią? Nie, nie, nic nowego. Kongres w Berlinie trwa. Austria zajmie Bośnię. Żarty, żarty. A o małym Napoleonku? Co słychać? A, uczy się w Anglii. Kocha się w jakiejś aktorce. Zaraz, kocha. A w ogóle to skąd pan tu się wziąłeś? To cała historia. Przyjechaliśmy dziś z Suzinem, wie pan, tym kupcem, który wciągnął Wokulskiego w bułgarskie dostawy. Teraz też chciał mu naraić złote jabłko, ale ten stary wariat... Kto wariat? No któż by, jeśli nie Wokulski? W ogóle nie można z nim gadać. Licytacja, mówi, licytację mam teraz na głowie i dajcie mi święty spokój, heca, nie? Jaką licytację? To pan nic nie wie. Wokulski kupuje dom Łęckich. Nie sam. Przez podstawionego Żyda. I o połowę drożej niż jest warta ta chałupa. Pan jesteś pijany, panie Mraczewski. A nie, nie, co to? To nie, to już raczej od pana piwkiem zajeżdża. No cóż, idź pan do sądu. To sam się pan przekonasz. Na mnie pora.
Muszę jeszcze zajrzeć do pani Stawskiej. Panie Lisiecki, zastąp mnie pan. Ja wrócę o drugiej. Koniec świata. Musiało trafić się coś niezwykłego, jeżeli ten Safanduła wychodzi o tej porze do miasta. Pan śmiał z tego, co powiem, ale śniło mi się dziś, że mój dom poszedł za 120 tysięcy. Mówię to panu przed licytacją. Uważasz? Za godzinę przekonasz się pan, że nie należy śmiać się ze snów. Są rzeczy na niebie i ziemi. Czy pan może mnie szuka? Nie, nie. Pan na pewno nie ma do mnie żaden interes? Nie, 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 nie. Git. Panie dobrodzieju, gdyby nie to, że pana nikt w Warszawie nie zna, to ja bym za ten interes nie dał panu 10 rubli. A tak pan dobrodziej zarobi 25. I wystaje się z godziny w dłuższej sali. To prawda, ale jaką pan będzie miał reputację, kiedy się dowiedzą, że pan dobrodziej chciał kupić kamienicę za 80 tysięcy? No zgoda, zgoda, dobrze. Ale 25 rubli gotówką na rękę. A niech Bóg zabroni, pan dobrodziej dostanie do ręki 5 rubli, a 20 pójdzie na dnóg tego nieszczęśliwego Selima Kupferman, który już 2 lata od pana grosza nie widzi, choć ma wyrok. Kim, kim, Schleller! Es heiße Hunde licytację! Na otwarty, kiedy ja idę na licytację! Pobijamy. Ej! O co chodzi, szanowna pani? Żaden adwokat nie podbije pani ceny, to ja jestem od tego. Da pani 1% od każdego 1000 i 20 rubli na koszta. Precz ty, szatanie. Jeżeli pani baronowa coś zaryzykuje, nie dopuścimy nawet do 70 tysięcy. Zbawco, ma pan przed sobą kobietę skrzywdzoną, której mienie spokój i honor. Co mi tam honor? Niech pani da 10 rubelków zadatku. Gdyby tak, choć no 120, powiedzmy 115 tysięcy. No przecież pan adwokat musi znać jakieś sposoby. Pan żąda zbyt wysokiej ceny. Proszę pani, przecież on mnie kosztował 120 tysięcy. Trochę pan przepłacił. Przepraszam. Żaden adwokat nie podbije panu ceny, od tego ja jestem. Dasz pan hrabiaku 20 rubli na koszta i 1% od każdego 1000 na 60. 1% od każdego 1000 ponad 120. Stoi! Od 115. Przepraszam. Stoi! Od 110. Przepraszam. Niech to wszyscy diabli nie chcesz. 1% od sumy wyżej 70 i 20 rubelków na koszta. 10 rubli weźmiesz? Ja rubelkiem nie pogardzę. Łęcki jest pański klient? No, a co on nie ma być mój? Hi, niepewny interes. Niepewny? A pan Wokulski to co? Pan Wokulski? No, to jest wielki interes. A pan Łęcki jest głupi, jego córka jest głupi, oni wszyscy są głupi. I oni zgubią tego Wokulskiego, a on im nie da rady. Hi, hi, hi.
Przedmiotem licytacji jest dom pana Tomasza Łęckiego. Znam ten dom. Zamkniętymi oczami wart jest ze 130 tysięcy rubli. Co pan zawracasz? Co to za dom? Rudera! Trupiarnia! Kto jest ten lot? Tamten? To szybrawczyna, niech pan hrabia nie zważa na niego. Za ten dom śmiało można dać ze 130 tysięcy. Co to za nikczemnik? Znany szubrawiec. Niedawno siedział w więzieniu. Plunąć na niego nie warto. Proszę o spokój. Przystępujemy do licytacji. 60 500 rubli. Dali mu więcej nie warto. 65 000. 65 000 i 100. 66 000. 70 000. To 80 000. Umieram. Popo. 80 000 po raz pierwszy. 80 000 i 100. 85 000. 88 000. 88 000 i 100. Niech będzie 90 000. Dziewięćdziesiąt tysięcy po raz pierwszy. No, licytujże pan, no. No. 90 000 po raz drugi. 90 000 po raz trzeci. Szlangbaum kupił! Oj, 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 co to za interesa robisz pan, panie Szlangbaum? Ten dom można było kupić za 71 000. On dziś więcej nie wart. Dla jednego nie wart, dla drugiego wart. Ja zawsze robię tylko dobre interesa. Też racja. Ach, no bójże się pan Boga, panie Ignacy. 3 godziny na pana czekam. Wyście tu całkiem głowy potracili. Dobrze, pan się ma. Wie pan co? Wiedziałem, że po moim odejściu sklep się rozprzęgnie, ale nie przypuszczał, że tak prędko. Cóż za głupstwa ten nasz stary wyrabia. Toż to jest prawdziwy skandal. Przepraszam, przepraszam. Niechże pan się nic nie odzywa. Wie pan, co się dzieje? Dzisiaj Suzin na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarcka, a potem do Paryża. I koniecznie, słyszy pan, koniecznie namawia Wokulskiego, żeby jechał z nim razem. A ten dureń! Panie Wraczewski, kto pana ośmielił? A, ja już z natury jestem śmiały. A Wokulski z natury jest wariat. Dopiero dzisiaj się dowiedziałem prawdy. Wie pan, ile nasz stary mógłby zarobić na tym interesie z Suzinem w Paryżu? Grube 1000, panie Rzecki. No on nie tylko dziś nie chce jechać, ale powiada, że w ogóle nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a Suzin nie może czekać. Gdzie stary? Pan Wokulski. No, w pańskim mieszkaniu od 3 godzin. Pewnie szykuje rachunki dla Suzina. Panie Rzecki. Potem. A, nie gniewasz się, że ci tu gospodarze jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię. Wyjeżdżasz dziś do Paryża z Suzinem. A nie myślę. Słyszałem, że tu jakiś wielki interes, więc wyjeżdżasz jutro lub pojutrze. A nie wiem jeszcze, kiedy wyjadę. Źle robisz, Stachu. Jeżeli się dowiedzą, że wypuściłeś z rąk taką sposobność... To powiedzą, żem zwariował. A jeżeli mam do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie tych tysięcy? Polityczny. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze niż polityka. A, więc to prawda, co mówią. A dla przyjemności widywania panu Łęckiej, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto takiej sumy! A gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? No to co? To nic. Przyznałbym tylko, że omyliłem się. Nie wiem już, który raz w życiu.
A gdzie Stanisław Petrowicz? Proszę, proszę, siedzicie. Stachu, pan Suzin do ciebie. Ну, хватит дурить. Поедем сегодня на ночь вместе в Париж. Гарантирую 15 000. Ну, если повезет, может быть и 50. На дороге не валяются. Ох, Вакульский, ох. Ай, барин Вакульский. Жаль таких денег, понимаешь? Жаль. Прошу. Лист. Дай. Прошу. Wieniec jest prześliczny i z góry dziękuję w imieniu Rossiego. Niechże pan koniecznie, ale to koniecznie przyjdzie do nas jutro na obiad, bo jeszcze musimy porozmawiać o tej kwestii. Życzliwa Izabela Łęcka. A do żeńczyny pismo? Ech, czwart weźmi, ech, te baby. Еще в комнату не вошла, уже ясно, что здесь. Ох ты. Понюхаешь и узнаешь. Она тебе что, урок задала, Станислав Петрович? Кто? Изабелла Венска. Та, которая прислала тебе это письмо. Ай. Ты же не тот человек, что прежде. Что у тебя в голове помешалось? В Москву не приезжаешь, письма не пишешь, Сузин у тебя хуже собаки. Ай, давай, кончай с этим. Кончай. Да что, можно было скончить. Ах ты, барин. Ах ты, безмозглый польский шляхтич. Вот что вас губит из всех поляков. У вас на все, на хандель, на политику, на кобеты, у вас сердце, сердце. Ай, это ваша глупость. На все надо иметь кешень, понимаешь? А сердце только для того, чтобы радоваться тому, что можешь купить за деньги. А ты знаешь, что мне говорила Марина Сергеевна перед отъездом о своей дочери? Ах, говорит, глупая ты, Любочка, все тенскни о подлеце Вакульском. Ты, говорит, не думай о подлеце Вакульском. Не думай. Он сидит себе в Варшаве, играет на фортепиано. Еще Польска не сгинела. Вот. А о такой девушке не думает. А Любочка сидит, знаешь, как каменная. А Марина Сергеевна говорит, да бог с ними, с этой их Польшей. Пусть она и не сгинела. Только мне жаль девушку. Ну ты подумай, Станислав Петрович, ну ты подумай. Девушка как малина. Смольный институт окончила, медаль взяла. 3 000 000 рублей положит тебе сразу на стол. Танцует, рисует. Один гвардейский полковник за ней ухаживал. Давай, женись, женись на ней, женись. Тебе же деньги нужны, ну, давай, женись. Pan Łęcki jest w sklepie i chciałby się widzieć z panem. No, proszę, proszę. Ну, давай, Станислав Петрович, поедем вместе. Не сегодня, так завтра. Или послезавтра. Бенда Чекач в Париже. Хорошо.
szybko. Wybacz, panie Stanisławie. Proszę, proszę cię wody. Z cytryną. O, to nic. Krótka szyja, upał, irytacja. Ja chwilę odpocznę. Już mi lepiej. Bóg zapłać. Kochany jesteś, panie Stanisławie. Ja nie przywykłem do takiej troskliwości, ponieważ moja Belcie nie zna się na tych rzeczach. No, ona stworzona do tego, żeby jej usługiwano. Wyobraź sobie, panie Stanisławie, jak strasznie się dziś zirytowałem. Dasz wiarę, na moim domu straciłem 20, może 30 tysięcy. Nikczemne społeczeństwo, które tak ulega lichwiarzom, że nie śmie nawet z nimi walczyć przy licytacji. Podli! Podli! Niechże się pan uspokoi. Ile mi pan da gotówką? No, 30 tysięcy. A że obiecujesz mi od nich 20%, więc mam 6 tysięcy rubli rocznie na całe utrzymanie. Nędza, ruina! Sumę pańską mogę umieścić w lepszym interesie. Będzie pan miał 10 tysięcy rocznie. Co mówisz? A tak? Tak, tak. Trafia mi się właśnie wyjątkowa okazja. Zbawca, dobrodzieja, ale czy ty aby na tym nie stracisz? Ja? Przecież jestem kupcem. Kupiec. Tak mi mów, kupiec. Dzięki tobie przekonałem się, że wyraz kupiec jest dzisiaj synonimem wielkoduszności, delikatności i bohaterstwa. Jestem Szlangbaum. Właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie. Przy moich kolegach i gościach. Panie, nie wiedziałem. Wszelką satysfakcję, ale najpierw bardzo przepraszam. No, byłem bardzo zirytowany. Niech pan posłucha. Dlaczego mój ojciec kupił pański dom, o to dziś mniejsza. Że zaś pana nie oszukał. Dam dowód. Ojciec natychmiast odstąpi panu ten dom za 90 tysięcy. Powiem więcej. Da go panu za 70. Henryku! Już skończyłem. Żegnam pana. Co za przykra farsa. Istotnie wypowiedziałam w sklepie parę gorzkich wyrazów pod adresem starego Szlangbauma, ale nie wiedziałam, że jego syn tu jest. Dał mi 90, a zwróci za 70. Co ty na to, panie Stanisławie? Może dom naprawdę jest wart tylko 90. Bardzo ci dziękuję, panie Stanisławie, za pomoc, za wszystko. Co za farsa z tym Szlangbaumem. Ale będzie zapraszać cię jutro do siebie na obiad. Pieniądze odbierzesz u adwokata, a co się tyczy procentu... Oddam go natychmiast. A zatem do jutra. Odprowadzę pana. Przychodzę już trzeci raz. Co to jest? To ja jestem, panno hrabianko. Dawid Szpigelman. Ja przychodzę do pana hrabiego na mały interes. Daj spokój, Belu. Chcę raz dowiedzieć się prawdy. Jaki interes pan ma do mego ojca? Przepraszam bardzo, pannę hrabiankę, ale to jest całkiem mały interes. Ja chcę tylko odebrać moje pieniądze. Dostanie pan jutro. Przepraszam, pannę hrabiankę, ale już od pół roku co tydzień dostaję tylko same jutro, a nie widzę ani procentu, ani kapitału. Pan wie, że ojciec mój ma odebrać 30 tysięcy rubli. Prócz tego będziemy mieli 10 tysięcy rubli rocznie. No skąd 10? Jak to skąd? Procent od naszego majątku. Od 30 tysięcy? Tak.
Przepraszam, panie hrabianko, ja od dawna robię pieniędzmi, ale takiego procentu jeszcze nigdy nie widziałem od 30 tysięcy. Pan hrabia może mieć 3 tysiące i to jeszcze na bardzo niepewną hipotekę. Co mnie do tego? Mój interes, żebym ja dostał moje pieniądze. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostanie pan pieniądze. Słowo? Słowo daję. Jutro będziecie spłaceni wszyscy. Wszyscy i to co do grosza. Zobaczę, jak panna hrabianka dotrzyma słowo. Co się pan tak rozbijasz, panie kamerdyner? Przepraszam cię, Belu, że mnie widzisz w takim negliżu. Co się stało? Nic, ojcze. Był to jakiś Żyd. Och, to zapewne ten Spiegelman. To kuczliwa bestia, jak komar w lesie. Może, żeby się chociaż trochę ochłodziło. Czy papa jest im dużo winien? Nie, dużo. Drobiazg jakieś. Parę tysięcy rubli. To są te pieniądze, o których mówiła ciotka? Że je ktoś wykupił w marcu. Och, bodajże o tamtych na śmierć zapomniałem. A zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy. No, trochę więcej. Więc, papo, my nie pojedziemy do Paryża. Dlaczego, moje dziecko, dlaczego? Nasz poczciwy Wokulski coś wymyśli. A poza tym mamy u niego 10 tysięcy rubli. Spiegelman mówił, że od naszej sumy nie można mieć 10 tysięcy rocznie. Najwyżej 3 i to na niepewnej hipotece. I ma rację, ale handel to nie hipoteka. Zresztą Wokulski... Czy papo nie obawia się tego człowieka? Ja? O, moje dziecko. Gdybyś wiedziała, jak on mnie dzisiaj pielęgnował. Tak sobie nawet pomyślałem, że gdybym umarł, to Wokulski byłby jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Dziwi cię, że mógłbym oddać twój los w ręce kupca. No cóż, skoro inni nas opuścili, on jeden. Jakąż zatem rolę przeznacza ojciec temu panu? Rolę? Doradcy, przyjaciela domu, opiekuna. Do tej pory zdawało mi się, że opiekunem córki Tomasza Łęckiego może być tylko jakiś książę, nasz kuzyn, dawny przyjaciel domu. Co innego rola zarządcy, plenipotenta. No tak, tak, masz rację. Tylko widzisz, pamiętaj, że Bóg go nam zesłał właśnie w chwili, której zacząłem czuć starość, a może i śmierć. Jakiż Bóg dobry, że zesłał wam tyle szczęścia. Podobno twój posag ocalony, nigdy bym nie przypuszczała. Ach, ciociu, ojciec spodziewał się wziąć dużo więcej, tylko jakiś Żyd. Módl się za tego Żyda, bo on zdrowo przepłacił. Ale a propos, czy wiesz, że Kazio Starski wrócił? Kiedy? Skąd? Obecnie z Anglii. Dokąd przyjechał prosto z Chin. Zawsze uroczy. I obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. To w sąsiedztwie cioci. Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie. A ja, będąc przekonana, że wyleczyła się ze swych kaprysów, radziłam mu, żeby was jutro odwiedził. Jak to dobrze. A widzisz... Ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie to jest wyborna partia i szkoda, żeś go wtedy odrzuciła. Mielibyście dziś ze 100, a może i 150 tysięcy rubli więcej. Wyobrażam sobie, że taki biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze. Ale czy to prawda, że chcecie z ojcem jechać do Paryża? Mamy zamiar. Proszę cię, Belu, tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, ażebyście u mnie spędzili te resztę lata. I musisz to zrobić. Choćby ze względu na Starskiego.
Ujmujesz, że Kazio na wsi będzie się nudził, będzie marzył, a w takich warunkach najłatwiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać. Ciociu. Ach, moje dziecko. Tylko się nie baw ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już dawno powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać starych błędów. Więc proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się, że w sercu Kazia, gdzież ojciec... Będzie trochę niezdrów. Wielki Boże, chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Nie, ojciec właśnie rozchorował się z gniewu na tego Żyda. On wiecznie w złudzeniach. Pójdę do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach. Co zaś do ciebie, Belu? Spodziewam się, że potrafisz skorzystać z czasu. Wiesz, Floro, powrócił Kazio Starski. Ciotka mówiła, że jak zawsze uroczy. I zadłużony. Ale cóż to szkodzi, któż dzisiaj nie ma długów. A co byś powiedziała, Floro, gdybym... Gdybyś wyszła za niego? Naturalnie powinszowałabym wam obojgu. Ale cóż na to powie marszałek? Baron? Ochocki? A nade wszystko Wokulski. Moja droga, skądże znowu przychodzi ci do głowy ten Wokulski? Nie mnie on przychodzi do głowy. Przypominam sobie, coś mówiła, że od roku ten człowiek ściga cię spojrzeniami, że cię osacza ze wszystkich stron. Pamiętam. Rzeczywiście tak mi się wówczas zdawało. Ale teraz, kiedy poznałam go lepiej, uwielbia mnie po cichu, to prawda. Ale tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wtedy, gdybym wyszła za mąż. Wielbicielom tego gatunku wystarcza spojrzenie, uścisk dłoni. Jesteś tego pewna? Najzupełniej. Zresztą ojciec pożycza mu 30 tysięcy rubli. I kto wie, czy nie do tego były skierowane jego zabiegi. A jeśli jest inaczej? Moja droga, dajże spokój. Co ci na tym zależy, aby psuć mi humor? Gwałtem chcesz zrobić demona skupczyka. Czy może dlatego, że straciliśmy tyle na kamienicy i że ojciec chory? I że Starski wrócił? Dobranoc, Belu. Może teraz masz rację. Cóż to światło złe w tym pokoju? Czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. To zapewne z gorąca. A powinnaś dzisiaj dobrze wyglądać, figlarko, bo ten Kaziu, jak słyszałem, jest do wzięcia. No wiesz co, że nawet byłoby niezłe. I nazwisko piękne, i fortunę jakoś się zlepi z kawałków. Dostałam list od Krzeszowskiej. I cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nie szlangbaum kupił nasz dom, ale Wokulski. I że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego 20 tysięcy więcej, aniżeli wart. Czekaj. Ty wiesz, że to może być prawda? Jak to? Więc on śmiałby nam darować 20 tysięcy, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, zyskałbym nie 90, a 120 tysięcy. Ale przecież nie mogliśmy czekać, skoro kamienice puszczono na licytację. No to też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy. A Wokulski zyska, bo może czekać. A więc papo nie widzi w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj mówił papo o nim w taki sposób. Cudowna jesteś, nieoceniona. Widzisz, wczoraj byłem trochę roztargniony i coś mi tam zaświtało w głowie. Ale dzisiaj niech sobie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci.
Ja najwyżej mogę mu nie brać za zło, że staje do licytacji mojego majątku. Tak. Papo ma rację. Ten pan, bawiąc się z nami w przyjaźń, robi interes. O, to pewnie on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. To jest rozbój. To oszustwo. Pieniądze to państwo umieją brać i potem umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, a jak przyjdzie do płacenia... Ciszej. To ciszej. Na Boga, ciszej. Przecież pan Spiegelman wie, że pan chory. Co ja zrobię? Jak pan ma pieniądze, to jest chory, a jak zdrów, to nie ma pieniędzy. I tak było za 7 tygodni. I tak Co to znaczy? Co to jest? Co pan tu robisz, panie Spiegelman? Ja nic. Padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi. Kazali państwo przyjść nam dziś po pieniądze. No właśnie wczoraj panna hrabianka dała słowo, że będziemy spłaceni wszyscy. I co do grosza. Będziecie. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego. O 6 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. A to nic naglego. Po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Proszę przyjść do mnie o 6. Wychodzić. No chodzą mi dom, przestraszają mi córkę. Jeżeli pan pozwoli, ja ureguluję z nimi rachunki. Duża to suma? Nie, drobiazg, prawie nic. Jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. Jak to 5 do 6? Oni trzej tyle mają u pana? A nie, skąd... Widzisz, bo to cała awantura, ja ci zaraz opowiem. Otóż ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksy, no i teraz... Niech pan płaci długi w miarę zgłaszania się wierzycieli, a dziś zepchniemy tych, którzy mają późniejsze weksle. Tak, tak, tak. No ale patrz pan, panie Stanisławie, co za fatalność. Ty wypłacasz mi za pół roku z góry 5 tysięcy rubli. Przepraszam, czy byłeś łaskaw przynieść pieniądze? Tak, naturalnie. Bardzo ci jestem wdzięczny. Otóż co za fatalność, właśnie w momencie, kiedy mamy zamiar z Belcią i z tobą pojechać do Paryża, to Żydzi wydzierają mi akurat 3 tysiące rubli. Ma się rozumieć z Paryża nic. To dlaczego? No dlaczego? Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać. Nieoceniony. Bo ja właśnie tak sobie pomyślałem, czy byś nie mógł mi zaciągnąć gdzieś pożyczki na spłacenie tych żydowskich długów na jakieś 7-6%. Owszem, otrzyma pan pożyczkę i będzie pan płacił 180 rubli procentu. Zacznę. Szlachet. Bóg mi cię zesłał. I sądzi pan, że mogę postępować inaczej? Doktorzy, dojaśnię pana. Ach, to siostra przysłała mi tych panów. Mój Boże, już tak dawno się nie leczyła, a teraz... Teraz muszę. Bądź łaskaw, idź do Beli. I koje zamelduje pana Wokulskiego panience. Jestem bardzo szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rosiego. Wszakże pan kupił naszą kamienicę. No tak, ja kupiłem. Dlaczego podstawił pan Żyda do licytacji? Jestem, proszę pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić mojemu kredytowi. Pan od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zda się, że w kwietniu, tak, tak, w kwietniu, nabył pan nasz serwis. Serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Więc dlaczego pan to zrobił? Dlaczego pan nas tak prześladuje? Ja państwa prześladuję? Czyliż znajdziecie sługę, nie. Psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, żeby usunąć z waszej drogi każdą przeszkodę. Pan Starski? Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę powitać. Pan Wokulski, pan Starski. Kuzynek podobno wraca z Chin. Tym razem z Londynu. Ale ciągle mi się jeszcze wydaje, jakbym był na okręcie. I expected that this time dear cousin will stay little longer in the old country. That depends. Who is he? My father's attorney. That depends on what? On the generosity of my grandmother.
Oh, well, I expected you to pay me a compliment here. Travelers don't tell compliments because they know that in all geographical latitudes, compliments depreciate men in the eyes of women. And cousin intends to follow the principle in Poland. I am going to try to, and if you allow me, my cousin, in your company, since we are going to spend our vacation together, aren't we? At least. That's what Auntie and Father want. However, I don't like it. That dear cousin means to verify his ethnographic observations here. That would be nothing else but revenge on my part. Oh, then it's war. Paying off all the debts often leads to peace. But revenge doesn't. It's not that, but a reminder that I'm your accreditor, dear cousin. That's me, who is supposed to pay off all debts. Jaśnie pan prosi pana Wokulskiego. Ten pan nie rozumie po angielsku? Chyba się nie obrazi, żeśmy z nim nie rozmawiali. Nie. To i dobrze. Wydawało mi się, że nie był zbyt zadowolony z naszego towarzystwa. To też porzucił je. No i wyobraź sobie, co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża. Pod karą śmierci nakazało wynosić się na wieś. Na honor nawet nie wiem, gdzie uciec przed tymi upalami. Ale i na ciebie widzę działają. Zmieniony jesteś. Prawda, jakie gorące mieszkanie? O, tak. Może pozwoli pan, że oddam pieniądze. To jest 6000 rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej to przeliczy, a tu jest kwit. Tak. Tak, to jedno. A teraz, co się tyczy tych długów... Suma, którą pan jest winien Żydom, dziś będzie spłacona. No, tak, tak, ja o tym wiem. Tylko... Widzisz, panie Stanisławie, gdybym jednak potrzebował części mojego kapitału, oczywiście nie darmo, chętnie zapłacę procent. Szósty. O, szósty, siódmy. Nie, nie, panie. Pański kapitał przynosi 33% rocznie, więc nie mogę go pożyczać na 7. Dobrze, dobrze. W takim razie nie pozbywaj się mego kapitału. Ale uważasz, może mi coś wypaść. Wycofać swój kapitał może pan nawet w połowie stycznia roku przyszłego. Ale uchowaj Boże! Ja mojego kapitału nie odbiorę od ciebie nawet za 10 lat. Ale ja pański kapitał wziąłem tylko na rok. Jak to dlaczego? Dlatego, że nie wiem, co będzie od dziś za rok. Nie co roku zdarzają się wyjątkowo dobre interesy. A propos, panie Wokulski, co też to mówią na mieście, że to ty podobno kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom. Ale przed upływem roku mogę go odstąpić panu na korzystnych warunkach. A ile byś chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic, oddam go panu za 90000 rubli. A może nawet taniej. Prawdy, panie Stasiu. Widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze. Czy ja ci robię wyrzuty, że kupiłeś ten dom? Czy ja ci robię wymówki? A przemawiasz do mnie, tak jakbyś się obraził. Przepraszam pana, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony. Zapewne z gorąca. Pan, tak? Z pewnością. Więc przebaczmy sobie nawzajem wszystkie cierpkie słówka, ja się na ciebie nie gniewam, bo wiem, co to jest upał. Pan wychodzi? Właśnie chciałem pożegnać się. A o Rosji nie zapomni pan? O nie. Poproszę, aby oddano mu wieniec.
Jak to? Pan sam go nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy wyjeżdżam do Paryża. Co to znaczy, papu? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Co? On z pewnością obraził się. Ach, prawda. Wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, co żeś ty zrobiła? To wszystko stracone. No tak naturalnie, że się obraził. Ale kto by mógł przypuszczać, że on taki obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.